10. sesji Rady Dzielnicy Bemowa. Szanowni Państwo, będziemy sprawdzać kworum. Bardzo proszę o wciśnięcie przycisku kworum w tablecie. No dobra, to się zalogowało. Pani Patrycja Czerska. Pani Patrycja Czerska obecna. Pan Wojciech Klarzyński. Obecny. Dziękuję bardzo. Pani Halina Molka. Obecna. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław nie ma. Pani Przychodzień Szmitewa. Obecna. Pan Marcin Wierzchowski. Obecny. I pan Adam Zawistowski. Obecny. Obecny. Dziękuję bardzo. Stwierdzam kworum i w związku z tym przechodzimy do przyjęcia porządku obrad. Szanowni Państwo, chciałem Państwa poinformować o fakcie takim, że w dniu wczorajszym na moje ręce wpłynęła rezygnacja z funkcji zastępcy burmistrza dzielnicy Bemowo złożona przez pana burmistrza Mariusza Wajszczaka. Jeszcze go tutaj nie ma. Ale w każdym bądź razie taką rezygnację właśnie właśnie ta rezygnacja została złożona i w związku z powyższym będę Państwa prosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu przyjęcie rezygnacji burmistrza z pełnionej funkcji. I w tej sytuacji chciałbym, żebyśmy wprowadzili ten punkt jako pierwszy w dniu dzisiejszym. Pani burmistrz też chciała w tej sprawie zabrać głos, tak? Bardzo proszę, pani burmistrz. No dobrze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym prosić o wprowadzenie drugiego punktu, a mianowicie punktu powołanie zastępcy burmistrza dzielnicy Bemowo jako kolejny punkt. A także chciałabym zgłosić, że niestety będziemy musieli dokonać autopoprawki w uchwale budżetowej, ponieważ otrzymaliśmy z miasta stołecznego informację, że musimy zwrócić 14 tysięcy złotych. Jest to decyzja miasta, w związku z tym nie możemy tutaj dyskutować, tylko musimy wprowadzić dzisiaj tę autopoprawkę i ją przegłosować do naszej uchwały budżetowej. Także bardzo bym prosiła o wprowadzenie jeszcze dwóch dodatkowych punktów, znaczy autopoprawki oraz punktu związanego z powołaniem wiceburmistrza. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze jeden punkt do wprowadzenia w związku z powyższym, ale tak gwoli przyzwoitości witam panią radną Śniegocką-Goździk, no i pana burmistrza Kucę, który tu jest zaprzyjaźnionej dzielnicy się pojawił. Witamy. Szanowni Państwo, punkt trzeci, zaproponowałbym następującą kolejność w takim razie tych poprawek porządku. Tak w punkcie trzecim bym prosił o to, żebyśmy wprowadzili projekt uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania zastępcy burmistrza dzielnicy Bemowo. W punkcie czwartym projekt uchwały w sprawie odwołania zastępcy burmistrza dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy w związku ze złożoną rezygnacją. I punkt piąty projekt uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru zastępcy burmistrza dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy. I punkt szósty projekt uchwały w sprawie wyboru zastępcy burmistrza dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy. To tak mniej więcej ten porządek by wyglądał i później by później te merytoryczne punkty zostały wprowadzone z tą autopoprawką, plus ta autopoprawka, którą poprosiła pani burmistrz. Czy są jeszcze jakieś... No tak wygląda. Dlatego, no dobrze, czy są jeszcze jakieś inne propozycje zmiany w porządku? Nie widzę, będziemy głosowali poszczególne
punkty. I tak, kto z Państwa jest za wprowadzeniem w punkcie trzecim projektu uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Możesz głosować, czy nie możesz? Możesz. Możesz. Aha, no możesz. No dobrze. Pani Halina Molka? Za, dziękuję. Pan Marcin Wierzchowski? Za, dziękuję. Pan Adam Zawistowski? Za. Za, dziękuję. Za 18 radnych, 3 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Wprowadziliśmy pierwszą poprawkę do projektu porządku obrad. I tak, punkt 4. Projekt uchwały w sprawie odwołania zastępcy burmistrza dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy w związku ze złożoną rezygnacją. Kto z Państwa jest za wprowadzenie poprawki, kto przeciw, kto się wstrzymał? Pan Marek Tackowski? O, dziękuję. Pani Halina Molka? Za. Dziękuję. Pan Marcin Wierzchowski? Za. Dziękuję. Pan Adam Zawistowski? Za. Za. Dziękuję. Za 21 radnych, nikt nie był przeciw, jeden wstrzymał się od głosów. Poprawkę do projektu wprowadziliśmy. I teraz kolejny punkt, 5. Projekt uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru zastępcy burmistrza dzielnicy Bemowo. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Cześć Marecie. Dentysta. Pan Marek Tackowski. No, dziękuję. Pani Halina Molka. Za. Dziękuję. Pan Marcin Wierzchowski. Za. Dziękuję. Pani Joanna Wośko-Matryba. Ale teraz zadziałało. Dziękuję. Pan Adam Zawistowski. Za. Za. Dziękuję. Za 17 radnych, 4 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Poprawkę wprowadziliśmy. I teraz ostatnia poprawka, ale w związku ze zmianą stanu kworum bym bardzo Państwa prosił o ponowne sprawdzenie kworum, o wciśnięcie po raz kolejny przycisku kworum w tablecie. Wiecie, analogowo Marek zaloguje. Pan Marek Lipiński, obecny. Dziękuję bardzo. Pan Marcin Wierzchowski, obecny. I pan Adam Zawistowski, obecny. Obecny. Dziękuję. Już teraz mamy kworum pełne. I przechodzimy do głosowania za wprowadzeniem 6. punktu. Projekt uchwały w sprawie wyboru zastępcy burmistrza dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej poprawki do projektu porządku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Coś się zawiesiło? Dobra. Dobra. Głosujemy. No dobra, to już. Pan Marek Lipiński? Za. Za, dziękuję. Pan Robert Podpoński? Przeciw. Dziękuję. Pan Marcin Wierzchowski? Za, dziękuję. Pan Adam Zawistowski? Za. Za, dziękuję. Za 19 radnych, 4 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Również ta poprawka wejdzie do porządku dzisiejszego obrad. No i rozumiem, że w punkcie 7 ta autopoprawka, która wprowadzona została przed chwilą przez panią burmistrz, czyli kto z Państwa jest za wprowadzenie poprawki, autopoprawki Zarządu Dzielnicy Bemowo do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 uchwały budżetowej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Marek Lipiński? Za. Za, dziękuję. Pani Halina Molka? O, dziękuję. Pan Marcin Wierzchowski? Przeciw. Dziękuję. Pan Adam Zawistowski? Za. Za, dziękuję. Za 16 radnych, 5 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.
Poprawkę do projektu wprowadziliśmy i tym sposobem będziemy głosowali już cały porządek. Czyli bardzo proszę Państwa, kto jest za przyjęciem porządku po poprawkach, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Pan Marek Lipiński? Dziękuję. Pan Marcin Wierzchowski? Za, dziękuję. Pan Adam Zawistowski? Za, dziękuję. Za 21 radnych, nikt nie był przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu. Porządek został przyjęty i przechodzimy do jego realizacji. Dobrze. Czyli protokół. Nie? Protokół. Szanowni Państwo, przechodzimy do trzeciego punktu porządku obrad, czyli projekt uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania zastępcy burmistrza dzielnicy Bemowo. W skład komisji wchodzi co najmniej 5 radnych zgodnie z paragrafem 35 ustęp 2 statutu. Proszę Państwa, kto z Państwa chciałby się zgłosić do pracy w komisji? Dziękuję. Pan Artur Zygrzak się zgłasza. Kto z Państwa? Pani Anna Wsińska, proszę bardzo. Kto jeszcze z Państwa? Pani Halina Molka. Jeszcze dwie osoby. Jeszcze dwie osoby. Szanowni Państwo radni, no bardzo proszę, dwie kandydatury. Już szybciutko, bo to nie ma na co tutaj. I tak tutaj wszyscy będą głosować, wszyscy tutaj siedzimy do samego końca. Ci radni, którzy będą pracować w komisji skrutacyjnej, dostaną jakiś bonus, powiedzmy, świąteczny. Podwójna porcja ciastek. Proszę Państwa, mam tutaj zgłoszenie dwóch członków prezydium. Pan Marek Lipiński się zgłosił i pan Adam Zawistowski. Dziękuję bardzo. Widzicie Państwo, oddajemy co najlepsze do składu komisji skrutacyjnej. Dobrze, szanowni Państwo, czyli tak. Szanowni Państwo radni, mamy skład komisji skrutacyjnej, wypełniliśmy to, co statut na nas nakazuje. Głosujemy, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem komisji w składzie Anna Wosińska, Artur Zygrzak, Alina Molka, Adam Lipiński, Marek Lipiński i Adam Zawistowski? Tak, wszystkich? Którymi wymieniłem? Wszystkich wymieniłem. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Marek Lipiński? Za. Za. Dziękuję. Pan Robert Podpoński?
Za, dziękuję. Pan Marcin Wierzchowski? Za, dziękuję. Pan Adam Zawistowski? Za, dziękuję. Za 20 radnych, nikt nie był przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Komisję powołaliśmy. No i w związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu projektu dzisiejszego porządku. Projekt uchwały w sprawie odwołania zastępcy burmistrza dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy w związku ze złożoną rezygnacją. Szanowni Państwo, ja tutaj oddam głos panu burmistrzowi Mariuszowi Wajszczakowi, chciałby zabrać głos. A w tym czasie komisja skrutacyjna, bardzo proszę o konstytuowanie się. Bardzo proszę panie burmistrzu o zabranie głosu. Szanowni Państwo radni, ja nie będę przedłużał tego punktu. Znaczy chciałbym Państwu radnym bardzo podziękować. Podziękować mieszkańcom za 4 lata współpracy, za możliwość pracy na rzecz mieszkańców, za możliwość realizacji jak i zadań organizacyjnych, jak i inwestycji. Uważam, że te 4 lata nie zostały do końca tak, jakbym zaplanował. Inwestycje nie szły tak, jakbyśmy chcieli, natomiast pewne rzeczy zostały wykonane. W trakcie mojej kadencji udało się otworzyć ośrodek wsparcia dla seniorów. Pozyskaliśmy miejsca aktywności lokalnej dla służb mundurowych, dla OPS-u. Uważam, że z mojego punktu widzenia były to udane 4 lata. Bardzo Państwu dziękuję i życzę powodzenia osobie, która mnie zastąpi. Dziękuję. Panie burmistrzu, bardzo panu dziękujemy. Teraz poddam tą uchwałę pod głosowanie, ale z mojej strony chciałem panu powiedzieć, że bardzo sobie cenię z panem współpracę. Był to okres bardzo wytężonej, ciężkiej pracy. Bez tutaj wsparcia pana burmistrza wiele projektów, które było realizowanych, nie tylko tych, które pan wymienił, udało się zrealizować. Zapisuje się pan tutaj złotymi zgłoskami w tej naszej samorządowej dzielnicy Bemowo, więc proszę pamiętać tutaj, że ma pan samych przyjaciół. Jeżeli będzie pan czegokolwiek potrzebował, to wie pan, gdzie się zgłosić. A wiem poniekąd, że idzie pan do innych ważnych zadań. Chciałbym panu życzyć wszystkiego najlepszego na nowej drodze. Dobrze, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania nad... Musiałem się pospieszyć. A to głosowanie będzie tajne, więc chyba oddam głos, ale my, szanowni państwo, w jakiej sprawie? No dobrze, chciał pan zrobić poprawkę do uchwały? Odwołanie, tak? No dobrze, proszę bardzo. To niech pan składa tą poprawkę. Nie wiem, ile jest punktów w tej uchwale, ale zakładam, że jeden, więc chciałbym, żeby drugi punkt brzmiał. Ustala się, że skład zarządu dzielnicy Bemowo, Miasta Stołecznego Warszawy, w skład zarządu dzielnicy Bemowo, Miasta Stołecznego Warszawy wchodzą 4 osoby. Przepraszam bardzo, ale ta poprawka jest, uważam, bezprzedmiotowa, dlatego że i odrębną uchwałą należy takie rzeczy określać i to mówi na wprost statut. Więc statut... No dobrze, ale my nie mamy w porządku zmiany stanu osobowego składu zarządu i tyle. To dobrze, chce pan taką poprawkę, przegłosujemy ją dla pana świętego spokoju. To znaczy to, co powiedziałem. Dla świętego spokoju, jeżeli chcecie państwo robić zamieszanie, to robimy zamieszanie. Dobrze.
Niektórzy radni chcą pracować, niektórzy robić zamieszanie. No taka jest różnica. No to dużo boże. Będziemy głosować. Szanowni Państwo, w związku z powyższym będziemy głosować poprawkę zaproponowaną przez pana Podpuńskiego. Kto z Państwa jest za wprowadzenie poprawki zgłoszonej przez pana Podpuńskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Marek Tackowski? Za poprawką, za. Dobrze. Pan Marek Lipiński? Przeciw. Dziękuję. Pan Marcin Mieszkowski? Za. Dziękuję. Pan Adam Zawistowski? Przeciw. Dziękuję. Za 9 radnych, 14 przeciw. Poprawka nie uzyskała akceptacji Rady. W związku z powyższym będziemy głosowali uchwałę. Szanowni Państwo, będziemy głosowali uchwałę, ale najpierw przekażę głos przewodniczącemu komisji skrutacyjnej. A pan Adam Zawistowski, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, panie przewodniczący. Chciałbym poinformować, że komisja skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie. Przewodniczący w imieniu własnym Adam Zawistowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzy minuty przerwy technicznej.
Przekazuję głos panu przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Adamowi Zawistowskiemu. Proszę bardzo. Ponownie chciałbym zabrać głos jako przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. Przeczytam zasady, na jakie będzie odbywało się głosowanie. Zgodnie ze statutem dzielnicy głosowanie tajne przeprowadza wybrana na sesji z grona radnych Komisja Skrutacyjna. Radni głosują na kartkach opatrzonych pieczęcią Rady Dzielnicy oraz datą i podpisem przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. Karty do głosowania już są przygotowane. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu. Wyniki głosowania tajnego odnotowuje się w protokole Komisji Skrutacyjnej i protokole sesji. W przypadku głosowań personalnych, gdy kandydat jest tylko jeden, na karcie do głosowania obok imienia i nazwiska kandydata umieszcza się wyrazy za, przeciw i wstrzymuje się. Przepraszam, panie przewodniczący. Szanowni państwo, bardzo proszę o ciszę. Jesteśmy teraz w trybie głosowań. Bardzo proszę o powagę. Proszę bardzo. Szanowni radni, będę wyczytywał imienne nazwiska, a członkowie komisji będą rozdawać karty do głosowania. Głosujemy, tak jak powiedziałem, poprzez wstawienie w odpowiednie kratki krzyżyka, głosy do urny wrzucamy, po czym zostaną one przeliczone. Pan radny Krystian Barciński. Pan Bartosiak Maciej. Pani Borecka Wioletta. Pan Cackowski Marek. Pani Patrycja Czerska. Pan Dobrowski Jarosław. Pani Magdalena Gogol. Pan Klarzyński Wojciech. Pan Lipiński Marek. Pan Lorentowicz Łukasz. Pani Iwona Łoboda. Pani Molka Halina. Pan Adam Niedziałek. Pani Aneta Nowolecka. Pan Jarosław Oborski. Nieobecny. Pan Robert Podpoński. Pani Ewa Przychodzień-Schmidt. Pani Szubert Figarska Wiesława, nieobecna. Pani Sylwestrzak Marta. Pan Kazimierz Szczerba. Pan Marcin Wierzchowski. Pani Wośko Matryba Joanna. Pani Wosińska Anna. Pan Zawistowski Adam. I pan Zygrzak Artur. Dziękuję bardzo. Karty zostały rozdane. Przystępujemy, szanowni radni, do głosowania. Proszę o oddawanie głosów i wrzucanie, jak będziecie gotowi, kart do głosowania do urny wyborczej. Rozumiem, że wszyscy radni oddali już swój głos. Członków komisji poproszę, żeby udali się do pomieszczenia, gdzie przeliczymy głosy i po przeliczeniu głosów poinformujemy państwa o wynikach wyborów. Dziękuję. Ogłaszam 10 minut przerwy.
panu przewodniczącemu Zawistowskiemu. Szanowni państwo, bardzo proszę o ciszę, jesteśmy na sali sesji, bardzo. Czy państwo, którzy sobie rozmawiają tam gdzieś w kuluarach, to mogą przejść tam? Szanowni państwo, bardzo proszę o ciszę. No, mamy dzisiaj jakieś wyjątkowe rozprężenie. Nikt mnie nie słucha. Co tu się dzieje? Chyba tak. Dobrze, bardzo proszę, wznawiam obrady. Przekazuję głos panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Komisja skrutacyjna zakończyła obrady. Odczytam protokół komisji skrutacyjnej. Do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania pana Mariusza Wajszczaka z funkcji zastępcy burmistrza dzielnicy Bobowo, miasta stołecznego Warszawy, przeprowadzonego podczas sesji Rady Dzielnicy w dniu 7 grudnia 2022 roku. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący Adam Zawistowski, członkowie Anna Wosińska, Halina Molka, Marek Lipiński, Artur Zygrzak. Stwierdza następujące wyniki głosowania tajnego. Ustawowa liczba radnych 25, liczba radnych obecnych na sesji 23, liczba przygotowanych kart do głosowania 25, liczba wydanych kart do głosowania 23, liczba niewykorzystanych kart do głosowania 2, liczba oddanych głosów 23, w tym głosów ważnych 23, w tym głosów nieważnych 0, głosów za 23, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0. Nie było uwag. W takim razie komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego pan Mariusz Wajszczak został odwołany z funkcji zastępcy burmistrza dzielnicy Bemowo, miasta stołecznego Warszawy. Podpisy członków: Warszawa 7 grudnia 2020. Szanowni państwo, jeszcze z chwilę przed gratulacjami, jeszcze może uchwałę niech rada podejmie, bo formalnie. Szanowni państwo, w związku z takim ustaleniem wyniku głosowania stwierdzam, że pan Mariusz Wajszczak został odwołany z funkcji wiceburmistrza dzielnicy Bemowo, miasta stołecznego Warszawy. Dziękujemy panie burmistrzu za pracę. Szanowni państwo radni, przechodzimy do dalszej realizacji porządku dzisiejszego. I tak. Teraz czas pocałunków, wymiany uścisków, gratulacji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do dalszego porządku, do realizacji dalszego porządku i w związku z tym przechodzimy do punktu 5. Znowu musimy podjąć uchwałę w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru zastępcy burmistrza dzielnicy Bemowo, miasta stołecznego Warszawy. I ja osobiście proponuję, żeby ten sam skład komisji skrutacyjnej, która dała sobie doskonale radę, pozostał niezmieniony. Czy jest jakaś propozycja zmian?
Ale dla porządku sobie pozwolę zapytać, czy wyrażają poszczególni członkowie zgodę, czy pani radna Wosińska wyraża zgodę na kandydowanie do komisji? Wyraża zgodę. Pan Artur Zygrzak? Wyraża zgodę. Adam Zawistowski? Wyraża zgodę. Pani Halina Molka? Wyraża zgodę. I pan Marek Lipiński również wyraża zgodę. W związku z tym będziemy głosować jeszcze raz tą skład tej komisji. Kto z państwa jest za przyjęciem składu komisji? Osoby państwo znacie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Marek Taskowski? O, dziękuję bardzo. Pan Marek Lipiński? Za. Za, dziękuję. Pan Robert Podpoński? Za, dziękuję. Pani Ewa Przychodzisz, dziękuję. Pan Marcin Wierzchowski, za, dziękuję. Pani Anna Wosińska, za, dziękuję. Pan Adam Zawistowski, za, dziękuję. Za 20 radnych, nikt nie był przeciw, trójka wstrzymała się od głosu. Przyjęliśmy ten skład komisji i w związku z tym będziemy procedować, ale najpierw pani burmistrz w związku z tym, że zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku, na pewno będzie miała dla nas jakąś ciekawą propozycję. Bardzo proszę, pani burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, mieszkańcy, chciałabym zarekomendować na stanowisko zastępcy burmistrza dzielnicy Bemowa panią Ilonę Soję-Kosłowską. Pani Ilona jest związana z samorządem od 2006 roku. Najpierw jako radna dzielnicy Bielany, następnie wiceburmistrz dzielnicy Bielany. Była także burmistrzem dzielnicy Białołęka oraz Praga Północ. Ma ponad 22-letnie doświadczenie zawodowe, z czego pierwsze 10 lat to praca w biznesie. Na stanowiskach menedżerskich sprawdza się już od wielu lat. Wykształcenie ma wyższe, ekonomiczne, skończyła dwa fakultety. Przeszła także liczne szkolenia, w tym posiada międzynarodowy certyfikat z dziedziny zarządzania PRINCE 2 oraz ukończyła studia podyplomowe w MBA. Jest także mamą dwójki dzieci. Szanowni państwo, chciałabym zarekomendować panią Ilonę Soję-Kosłowską. Jeżeli są pytania, kandydatka jest na sali. Bardzo proszę. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, to jest ten moment, kiedy możemy troszeczkę zapytać kandydatkę, czy ewentualnie kandydatka chciałaby dwa słowa powiedzieć. Może tak. Właśnie, czy się zgadza w ogóle na takie... To proszę, zapraszamy do mównicy, no tak radni by chcieli pewnie panią zobaczyć. Większość z państwa radnych to panią burmistrz zna. Bardzo proszę. O, witam państwa serdecznie. Ja nie zwykłam zbyt dużo mówić o sobie, także myślę, że to, co pani burmistrz powiedziała, jest wystarczające. Chyba że macie państwo jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Kto z państwa chciałby zabrać? Pan Łukasz Loretowicz, proszę bardzo. To może Ilona. Pani burmistrz, bo chyba tak mogę do pani też mówić poniekąd. Od wielu lat jest pani praktycznie zawodowym burmistrzem, tak? Moje pytanie w zasadzie dotyczy bardziej nie tyle pani, bo tutaj, jak rozumiem, mamy jakiś próbę przynajmniej mandatu zaufania na wstępie, ale jednocześnie mamy też odium takiej wymiany partyjnej. Bo wiecie państwo, jak inaczej traktować taką zmianę, którą robicie nagle, w porządku obrad nie ma tych zmian, nagle przypadkiem poprzedni zastępca, którego w tej chwili już odwołaliśmy, rezygnuje, znajduje coś nowego. Nagle mamy na sali przypadkiem nowego kandydata, o którym wcześniej się dowiedzieliśmy z Gazety Wyborczej. To wszystko w zasadzie to takie trochę i farsa, i trochę tragiczne zarazem, jeżeli chodzi o to. Tak nie można traktować spraw publicznych w jakiejkolwiek formule. Po to powinniśmy mieć to w porządku obrad normalnej sesji. Przecież wszyscy mogliśmy poczekać te kilka tygodni na to, żeby dokonać zmiany w zarządzie. Rozumiem, że pan burmistrz Wajszczak nie dowiedział się o tym od wczoraj, wczoraj w zasadzie, skoro Gazeta Wyborcza pisała o tym wcześniej.
tutaj czegoś kompletnie nie rozumiem. Nie będę pani pytał o związki z Bemowem, bo to byłoby trochę faktycznie nie na miejscu, bo wiemy, że krążyła pani po warszawskich dzielnicach. Moje pytanie bardziej będzie dotyczyło pani burmistrz, czy będzie zajmowała się, czy wskakuje pani dokładnie w działkę burmistrza Wajszczaka i jak to w zasadzie z panią będzie? Będzie pani do końca kadencji w zasadzie tak jak i ta koalicja, jeżeli chodzi o to, czy w ogóle panowie też z Platformy to będziecie, czy będziecie sobie tak wchodzić, wychodzić z tych zarządów w praktyce teraz? No, ale proszę już, nie, jest, proszę zadać pytanie i proszę jest, przestać już wycieczki osobiste jakieś. Panie przewodniczący, no naprawdę. Proszę sobie darować. Dobrze, proszę o zadanie pytania konkretnie, bo ja nie wiem, co co panu chodzi. Pierwsze zasadnicze, no to pan, to proszę zostać sobie z tą swoją niewiedzą. Ja w każdym razie wrócę do tego, o czym mówię. Pierwsza sprawa. Wskakuje pani, rozumiem, funkcję, znaczy obejmuje pani te same wydziały pod opiekę, co burmistrz Wajszczak. To jest pierwsze pytanie. Pozwolę pani jakby grupowo odpowiedzieć. I druga sprawa w zasadzie dotyczy tych okoliczności dotyczących Pragi samej w sobie. Bo to jest niezmiernie ciekawa sprawa, jak państwo wiecie w zasadzie. Tam zmieniła się koalicja, ale w tle coś musiało się zadziać. Dlaczego pani złożyła rezygnację w zasadzie? Czy tylko i wyłącznie ta zmiana koalicyjna tym jakkolwiek, co do tego doprowadziło? Bo takie rzeczy są wielowątkowe i jak rozumiem nie mają nigdy do końca jednej przyczyny w zasadzie. Tam jest komitet Kocham Pragę, tam są czyli lokalni radni też. Oni zdecydowali z jakiegoś powodu, że trzeba zmienić koalicję z Platformą Obywatelską. Dodajmy w zasadzie, więc powiedzmy sobie i chciałbym, żeby pani to szerzej nakreśliła, bo to będzie w końcu któraś dzielnica w pani karierze, tak? Mam nadzieję w zasadzie, że nie będzie pani traktowała tego tymczasowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos pani burmistrz, kolejne pytania i pani burmistrz będzie odpowiadała blokiem. Bardzo proszę pani Marta Sylwestrzak. A ja jednak bym zapytała o pani związki z Bemowem, bo wciąż uważam, że nasi burmistrzowie, podobnie jak radni, powinni pochodzić z Bemowa, tu mieszkać, tu żyć pośród mieszkańców, żeby dobrze identyfikować się z ich potrzebami. Jeżeli o tych potrzebach mówimy, to chciałabym, żeby pani określiła, jakie są najważniejsze wyzwania teraz stojące przed Bemowem według pani i jak zamierza je pani rozwiązywać. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś mi się tu zgłaszał? Nie? Pani Halina Molka chciała jeszcze teraz. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, proszę państwa, proszę pani, rozumiem, że przejmuje pani funkcję po panu burmistrzu Wajszczaku, prawda? I te jego wszystkie kompetencje, którymi się zajmował. Więc moje pytanie, ponieważ reprezentuję w tej radzie już osoby w wieku senioralnym, więc interesuje mnie, jak pani będzie kształtować politykę senioralną w dzielnicy Bemowo. Co jest dla pani istotne, co należałoby tu zrobić, czego nie powinno być może? Prosiłabym o odpowiedź na to pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytań innych nie widzę. Bardzo proszę panią kandydatkę na stanowisko wiceburmistrza o zabranie głosu. Dobrze, ja myślę, że jedna odpowiedź będzie się wiązała z dwoma pytaniami zadanymi o kompetencje. Szanowni państwo, przy formowaniu się każdego zarządu, dopiero po uformowaniu się tego zarządu następuje podział kompetencji i uchwała kompetencyjna, która dopiero przed nami, jeśli oczywiście szanowna rada zadecyduje o moim wyborze. Myślę, że dopiero wtedy będziemy podejmować decyzję, kto będzie się jakim pionem zajmował. Odpowiedź na pytanie związki z Bemowem. Urodziłam się na Bielanach, co prawda, natomiast miałam bardzo mnóstwo znajomych tutaj na Bemowie, więc Bemowo dość dobrze znam, szczególnie część północną Bemowa. Jeżeli chodzi o tożsamość urodzeniową związaną z tym, że to taka osoba powinna zasiadać w zarządzie. Po części absolutnie się z panią zgadzam, ale jest jeszcze drugi aspekt, kwestia menadżera.
menadżer nie musi koniecznie być z tego miejsca, tak, żeby zajmować się konkretnymi projektami i je realizować. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Lorentowicza odnośnie tego, co się wydarzyło na Pradze i mojej rezygnacji, troszeczkę historycznie. Niestety 18 miesięcy temu miała miejsce dla nas tam na Pradze bardzo niesympatyczna sytuacja, mianowicie zmarł nasz kolega z zarządu i po jego śmierci nie udało nam się wybrać nowego wiceburmistrza. Dwukrotnie zgłaszałam jego kandydaturę. W związku z tym, że do tego wyboru nie doszło, a kandydatura zgłaszana przeze mnie była kandydaturą także kolegi z naszego byłego koalicjanta, doszło do rozłamu koalicyjnego. Przez te 16 miesięcy kolejne mieliśmy sesje zdalne ze względu na COVID, na których nie można było przeprowadzać głosowań personalnych. W momencie, kiedy zostało to odblokowane, została zmieniona ustawa, tuż przed pierwszą sesją stacjonarną, w związku z powyższym, o czym mówiłam, złożyłam rezygnację. Dziękuję. Dziękuję. Wydaje mi się, że dość precyzyjna odpowiedź. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pani Marta Sylwestrzak ad vocem. Bardziej niż urodzenie chodziło mi zamieszkanie na Bemowie, ale chciałam wrócić do kwestii priorytetów bemowskich. Jakie są bemowskie problemy według pani i jak zamierza je pani rozwiązać, na przykład kwestię braku basenu? Przepraszam pani radna, to nie jest głos ad vocem. Jeżeli chce pani zadać pytanie, to proszę się zgłosić w właściwym pytanie, trybie. Na które nie uzyskałam. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o priorytetowe rzeczy, to poza tym, że oczywiście tkanka samej dzielnicy jest tkanką bardzo dobrze zorganizowaną, posiadającą dość dobrze zurbanizowane tereny, to więc tutaj potrzebne są absolutnie nakłady na właściwie tylko i wyłącznie na remont i ewentualnie rozbudowy, to pozostaje nam ta druga część chrzanowa, która tak naprawdę jest budową jakby nowej części dzielnicy, na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Wiem, że w tej chwili jednym z palących problemów, jeżeli chodzi o kwestie mieszkańców, jest kwestia związana z ośrodkiem pomocy społecznej, ponieważ nie ma po prostu siedziby i to myślę, że to jest priorytetowe w tej chwili do rozwiązania. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne głosy? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do trybu głosowania. Przekazuję głos panu, przepraszam, komisja skrutacyjna powinna się ponownie ukonstytuować, bo jeszcze musicie wybrać przewodniczącego po raz kolejny. To jeszcze w takim razie 3 minuty przerwy. Tak, głosowaliśmy. 3 minuty przerwy i proszę komisję o konstytuowanie się i wtedy przekażę głos przewodniczącemu komisji. Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni goście, miło mi ponownie piastować to stanowisko. W związku z tym, że mamy już gotowe karty do głosowania, zostaną one rozdane. Głosowanie jak poprzednio jest głosowaniem tajnym. Przy
Przy kandydatce stawiamy znaczek krzyżyka w odpowiedniej klatce. Przystępujemy do rozdawania kart. Pan Krystian Barciński. Pan Bartosiak Maciej. Pani Borecka Wioletta. Pan Cackowski Marek. Pani Czerska Patrycja. Pan Dąbrowski Jarosław. Pani Magdalena Gogol. Pan Klarzyński Wojciech. Pan Lipiński Marek, pan Lorentowicz Łukasz, pani Iwona Łoboda, pani Monika, przepraszam, Molka Halina, pan Niedziałek Adam, pani Nowolecka Aneta, pan Jarosław Oborski, nieobecny, pan Robert Podpłoński, pani Przychodzień Schmidt Ewa, pani Szubert Figarska Wiesława, nieobecna, pani Sylwestrzak Marta, pan Kazimierz Szczerba, pan Wierzchowski Marcin, pani Wosińska Anna, pani Wośko Matryba Joanna, pan Zawistowski Adam i pan Artur Zygrzak. Dziękuję bardzo. Karty do głosowania zostały rozdane. Szanowni radni, bardzo proszę o przystąpienie do głosowania. Rozpoczynamy głosowanie. Głosowanie zostało zakończone. Proszę członków komisji o przeliczenie, proszę o to kluczyk, przeliczenie głosów. Ogłaszam 5 minut przerwy.
Przekazuję głos panu Adamowi Zawistowskiemu. I uprzejmie proszę o ciszę. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, szanowni goście. Odczytam protokół komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie... Przepraszam panie przewodniczący, przepraszam. Szanowni państwo, bardzo proszę o ciszę. No mamy wyniki głosowania. To chyba to jest istotna sprawa dla dzielnicy. Ja nie wiem, co się dzisiaj na tej sali dzieje. Bardzo proszę panie przewodniczący. W sprawie wyboru pani Ilony Soi-Kozłowskiej na funkcję zastępcy burmistrza dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy przeprowadzonego podczas sesji Rady Dzielnicy w dniu 7 grudnia 2022 roku. Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Adam Zawistowski, członkowie Anna Wosińska, Halina Molka, Marek Lipiński, Artur Zygrzak. Stwierdza następujące wyniki głosowania tajnego. Ustawowa liczba radnych 25, liczba radnych obecnych na sesji 23, liczba przygotowanych kart do głosowania 25, liczba wydanych kart do głosowania 23, liczba wykorzystanych, niewykorzystanych kart do głosowania 2, liczba oddanych głosów 23, w tym głosów ważnych 23, głosów nieważnych 0, głosów za 14, głosów przeciw 9, głosów wstrzymujących się 0. Uwag nie było. Komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego pani Ilona Soi-Kozłowska została wybrana na funkcję zastępcy burmistrza dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy. Podpisy członków komisji imienne. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tak gwoli formalności chciałbym państwu jakby podtrzymując te wyniki stwierdzić, że Rada Dzielnicy Bemowo wybrała na funkcję wiceburmistrza dzielnicy Bemowo panią Ilonę Soję-Kozłowską. Gratulacje. Proszę pani burmistrz chciała zabrać głos. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, serdecznie dziękuję za wybór. Moje drzwi dla państwa wszystkich są otwarte i zapraszam do współpracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. No i koniec z wyborami. Przechodzimy do ciężkiej pracy, czyli materiał budżetowy w brzmieniu autopoprawki, która była kierowana... A, przepraszam, nie, protokół z poprzedniej sesji Rady Dzielnicy z dnia 16 listopada 2022 roku. Szanowni państwo, kto z państwa jest za przyjęciem protokołu, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Adam Niedziałek.
Za, dziękuję. Pan Kazimierz Czerba. Za, dziękuję. Pan Marcin Wierzchowski. Za, dziękuję. Pani Anna Wosińska. Za, dziękuję. I pan Adam Zawistowski. Za, dziękuję. Za 21 radnych, 0, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Przyjęliśmy porządek i przechodzimy do kolejnego punktu, czyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej. Bardzo proszę, kto będzie przedstawiał? Pani Emilia Krawczyk, tak? Jeszcze raz? A pani skarbnik, proszę bardzo, pani Emilia Krawczyk, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałabym zgłosić przed omówieniem materiału omyłkę pisarską, która zaistniała w materiale przekazanym, w pierwotnym przekazanym materiale. To jest w uzasadnieniu do zmian dotyczących odwodnienia ulic na osiedlu VAT. Został użyty omyłkowo artykuł 15 ust. 1 ustawy. Powinien być artykuł 15r ust. 1 tej ustawy. Kierujemy pod obrady Rady Dzielnicy Bemowo propozycję następujących zmian w załączniku dzielnicowym na rok 2022 i w zakresie dochodów w związku z zawarciem umowy na dzierżawę obwodu łowieckiego pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez starostę Warszawskiego Zachodniego a kołem łowieckim Jeleń Ożarów Mazowiecki wnosimy o zwiększenie planu dochodów z tego tytułu o 2 zł. W związku z planowanym zawarciem umowy na realizację nowego projektu w ramach programu Erasmus Plus Zielone Szkolne Podwórka Permakultura w Mieście wnosimy o zwiększenie planu dochodów o kwotę 5000 zł. W wydatkach bieżących wnosimy o następujące zmiany łącznie z autopoprawką zgłoszoną przez panią burmistrz. Wydział Ochrony Środowiska zgłasza zmniejszenie wydatków o 14 740 zł i przeniesienie tych środków do wydatków majątkowych Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Są to środki, które pozostały po realizacji, jako oszczędności z realizacji zadania z Funduszu Smogowego Miasta. Wydział Administracyjno-Gospodarczy wnosi o zmniejszenie wydatków o 314 840 zł i przeniesienie ich do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowotnej w wysokości 15 000 zł, do Wydziału Kultury 20 000 zł i Ośrodka Pomocy Społecznej 279 840 zł. Wydział Oświaty i Wychowania wnosi o przeniesienie pomiędzy zadaniami kwoty 141 450 zł. Z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz wnosi o zwiększenie planu wydatków o 15 323 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i są to środki pochodzące z Wydziału Sportu i Rekreacji. Wydział Nieruchomości wnosi o przeniesienie pomiędzy zadaniami kwoty 128 041 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w obiektach na terenie Fortu Bema oraz umowy zlecenia na nadzór wykonawczy nad tymi robotami zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej wnosi o zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Klubu Bemowskiego Seniora, miejsca spotkań seniorów i bemowskiej szopy. Są to środki przenoszone z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. Wydział Sportu i Rekreacji wnosi o zmniejszenie wydatków o 25 323 zł i przeniesienie ich do Wydziału Oświaty i Wychowania w wysokości 15 323 zł oraz Wydziału Kultury 10 000 zł. Wydział Kultury wnosi o zwiększenie planu wydatków o 30 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej na wynagrodzenia dla pracowników. Są to środki przenoszone z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego 20 000 zł i Wydziału Sportu i Rekreacji 10 000 zł. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty wnosi o przeniesienie między zadaniami i paragrafami 1 625 354 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, zakup pomocy dydaktycznych oraz papieru ksero. Wnosi również o zmniejszenie planu wydatków o 7957 zł w związku z niewykorzystaniem części środków w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Szkoła Nowoczesna, Ekologiczna i Włączająca. Jest to przeniesienie środków na realizację tego projektu w roku 2023. Wnosimy również o zwiększenie planu wydatków DBFO o kwotę 5000 zł. W związku z planowanym zawarciem umowy na realizację projektu pod nazwą Zielone Szkolne Podwórka Permakultura w Mieście w ramach programu Erasmus+. W Ośrodku Pomocy Społecznej wnosimy o zwiększenie wydatków o 279 840 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych i Ośrodka Wsparcia dla Seniorów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Są to środki przenoszone z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. W zakresie wydatków majątkowych wnosimy o zmianę w zadaniu budowa ulicy Piastów Śląskich na odcinku ulica Osmańczyka, ulica Waldorfa na terenie Fortu Bema i wnosimy o zmniejszenie środków na tym zadaniu w roku bieżącym o 800 tysięcy zł i przeniesienie ich na rok 2023. Ponieważ z tego względu, że wykonawca nie zrealizuje wszystkich zaplanowanych na rok 2022 robót. Wnosimy również o przeniesienie środków w zadaniach związanych z odwodnieniem ulic na osiedlu VAT ze względu na to, że wykonawca wystąpił z wnioskiem o zawarcie aneksu do umowy i przedłużamy termin zakończenia tych prac do dnia 9 lutego 2023 roku. I tutaj w następujących zadaniach zmniejszamy środki. To jest w przedbudowie ulicy Arciszewskiego etap pierwszy 62 tysiące zł. Przebudowa ulicy Leibnica etap pierwszy również 62 tysiące zł. Budowa ulicy Mendelejewa etap pierwszy kwota 62 tysiące zł. Budowa ulicy Newtona etap pierwszy kwota 62 tysiące zł. Budowa ulicy Ciołkowskiego etap pierwszy zmniejszamy o 46 tysięcy zł. Budowa ulicy Siemienowicza etap pierwszy również kwota 46 tysięcy zł. I budowa ulicy Einsteina etap pierwszy kwota 20 390 zł. W zadaniu budowa ulicy Legendy na odcinku od ulicy Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę numer 12/7 z obrębu 6/11/13 zmniejszamy środki o kwotę 1 292 440 zł i przenosimy te środki na rok 2023 ze względu na to, że wykonawca nie zrealizuje wszystkich zaplanowanych na rok bieżący robót. W zadaniu budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów zmniejszamy ogółem kwotę tego zadania o 1 350 693 zł w dwóch obszarach funkcjonalnych. I przenosimy te środki na rok 2023. W rozbudowie szkoły podstawowej nr 316 przy ulicy Szobera 1/3 zmniejszamy ogółem to zadanie o 1 162 029 zł w dwóch obszarach funkcjonalnych i również przenosimy te środki na rok 2023. I są w tym również środki, które są jako pozostałości na tym zadaniu, które są niezbędne do dokończenia inwestycji. W budowie zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ulicy Cokołowej zmniejszamy środki o kwotę 7 217 985 zł i przenosimy je na rok 2023. Wraz są również w tej kwocie oszczędności, które pozostały na tym zadaniu po podpisaniu umowy i są niezbędne do zakończenia tej inwestycji. W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty wnosimy o przeniesienie wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących 4262 zł, które będą przeznaczone na odmalowanie ścian świetlicy zaadoptowanej z pomieszczeń szatni uczniowskiej. Dziękuję bardzo, to wszystko.
Dziękuję bardzo. Przedstawimy teraz opinię komisji. Co prawda dotyczy to materiału, który nie dotyczy tego materiału, który został uzupełniony. No ale dobrze, tak czy inaczej przedstawimy opinię komisji. Proszę bardzo, pan przewodniczący Artur Zygrzak w imieniu Komisji Budżetu i Finansów. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Rewizyjnej pani przewodnicząca Aneta Nowolecka. Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego pani przewodnicząca Magdalena Gogol. Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego zaopiniowała pozytywnie zmianę. Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Edukacji przewodnicząca Iwona Łoboda. Komisja Edukacji zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. W imieniu Komisji Kultury, Sportu i Promocji przewodnicząca Anna Wosińska. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Spraw Senioralnych pani przewodnicząca Joanna Wośko-Matryba. Komisja wydała pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do dyskusji. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Widzę pierwszy pan Łukasz Lorentowicz. Bardzo proszę. Pani burmistrz, ja mam w zasadzie dwa pytania. Jedno to jest pytanie, które powiela z Komisji Budżetu ostatniego posiedzenia. Chodzi konkretnie o uzasadnienie takie faktyczne, skorzystania w przypadku osiedla VAT i ulic z osiedla VAT z tego prawa do aneksowania w praktyce i powołania się na ustawę COVID. Chodzi mi o konkretnie, cóż tutaj się stało faktycznie temu wykonawcy, jakiego to po drodze uzgodnienia nie dostał, że to spowodowało to, że aneksowaliśmy taką ilość mimo wszystko projektów. To jest pierwsze pytanie, ale może jeszcze zanim to pytanie, to jeszcze drugie. Jest z nami, rozumiem, burmistrz Kobierski. Czy mi się wydaje, że nie ma? Jest. Jest? Jeśli nie, no to myślę, że są pracownicy merytoryczni. Moje pytanie dotyczy w zasadzie szkoły na rozłogi. Widzieliśmy tutaj cały festiwal zmian w budżecie, mniejszych, większych, średnich, małych, takie typowe czyszczenie budżetu pod koniec, ale nie zobaczyłem tam jednego w zasadzie, nie zobaczyłem tam środków, które poniekąd państwo chociaż częściowo zapowiedzieli w kontekście oddania szkole poszczególnych sal lekcyjnych. Rozumiem, że tam jest potrzeba przebudowania ciągu pieszego wewnątrz tego budynku. Można byłoby być może wykorzystać te środki i przeprowadzić tą akcję już w tym roku, w przerwie świąteczno-noworocznej, niekoniecznie czekając na następny budżet i następne środki. Co pan, panie burmistrzu, na to w zasadzie, bo to jest taka propozycja, można powiedzieć, ad hoc względem tego, o czym mówimy. Chyba z wszystkim należy przyspieszać, bo wiemy doskonale, że inflacja panuje, więc jest jakaś realna szansa na to, żeby coś zrobić taniej jeszcze w tym roku, zanim drożej w przyszłym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Wojciech Leżyński. Szanowni państwo, materiał, który dostaliśmy na sesję dzisiejszą, to nie jest jeszcze budżet 2022, to jest przewidywany budżet. Rzeczywista wartość sprzedaży na koniec grudnia będzie jeszcze mniejsza. Wiadomo, że fakturowanie nie osiągnie 20 milionów, a plan budżetu BMW to było 47 milionów. Mniej więcej. Jak podsumuje się te nasze 4 lata, to jest 22 rok 20 milionów zamiast 47, 21 32 zamiast 60, 20 22 zamiast 54 i 19 10 zamiast 58. Na BMW dostało na inwestycje 220 milionów, a wykorzystało 80. I
I przekładając to na realizacje, na przykład szkolne, wykonana jest Oławska, rozbudowa dla 400 dzieci, ale dalej nieskończona w tym roku Szobera, a dalej jeszcze przedszkola na Cokołowej i Siemiatyckiej z niepewnymi szansami realizacji w tej kadencji. I jest jeszcze szkoła na Chrzanowie. I nagle z dzisiejszego materiału budżetowego dowiaduje się, że wstrzymane są projekty węzła cieplnego i przyłącza cieplnego, bo nie mamy warunków przyłączeniowych. Czyli kolejne nie wiadomo jak długie opóźnienie z naszej bemowskiej winy, bo niewątpliwie brak możliwości uzgodnienia węzła cieplnego i przyłącza to jest po stronie dzielnicy. I tak wygląda niewykonanie budżetu 2022 roku. A jeszcze na marginesie na koniec chcę powiedzieć, że mam do zarządu duży żal, że zmarnowaliście państwo projekty na pływalnię. Zmarnowaliście, bo przed 19 listopada za grosze można było zlecić przedłużenie ważności projektów o kolejne 3 lata. Albo rozpoczynając realizację również niewielkim kosztem, zakładając dziennik budowy czy stawiając barakowóz. Te drobne działania pozwoliłyby od początku następnej kadencji z marszu rozpocząć budowę pływalni. I warto w tym ostatnim półtora roku myśleć o tym, że będzie następna kadencja, gdzie jakieś rzeczy mogłyby być lepiej przygotowane niż są. Będziemy głosowali przeciwko temu budżetowi. Dobrze. Pani burmistrz, czy ktoś, kto będzie odpowiadał? Kto się tu wypowie? Pani zarządzi. Pan burmistrz Kobierski się wyrywa. Proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni goście. Jeżeli chodzi o szkołę na rozłogi i zabezpieczenie środków na przywrócenie stanu pierwotnego przed OPS-em, poczyniliśmy kroki, żeby w następnym roku pojawiły się dodatkowe środki na ten cel. Jeżeli chodzi o dodatkowe pomieszczenia, takie jedno pomieszczenie się sala pojawi 2 stycznia dla szkoły OPS, dla szkoły na rozłogi. Jesteśmy po uzgodnieniach do tej sali, jest możliwość dojścia bez żadnych dodatkowych remontów i też czynimy kroki, żeby druga sala lekcyjna od 1 marca też była udostępniona po stronie OPS-u i w tym kierunku działamy. Więc jeżeli chodzi o dodatkowe środki, powinny się pojawić. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek remonty w tym roku, myślę, że jest to już nierealne, ponieważ trzeba przygotować choćby projekty do tych zmian, no i też sposób zmiany użytkowania na przykład. Więc to trzeba chwileczkę. Te pomieszczenia po stronie OPS-u mają przeznaczenie na są przeznaczeniem pomocy społecznej. Jest szkoły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Naczelnik Dobrowolska. Jesteśmy pełni podziwu dla pani. Pani ochoczo maszeruje do mównicy. Proszę bardzo. Witam serdecznie. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o realizację umowy, która obejmuje zaprojektowanie odwodnienia we wszystkich tych wymienionych w załączniku w WPF-ie drogach na osiedlu VAT, to wykonawca przedstawił szereg argumentów zgodnych z COVID, co jest potwierdzone również opinią prawną, bo tam jego wniosek został przede wszystkim przez Wydział Merytoryczny skierowany. I na bazie tego, ponieważ Wydział Prawny nie negował tych, tylko uznał za zasadne te argumenty przedstawione, tak zostało to, że tak powiem, zgodnie z, kolokwialnie mówiąc, z ustawą covidową, na tej podstawie będzie podpisany tak naprawdę aneks do tej umowy. A przedłużenia, które były przytaczane, gdzie, w jakich organach, że tak powiem, w jakich jednostkach miały miejsce, to między innymi właśnie w MPWiK, gdzie MPWiK też pracowało w trybie no, ustawy covidowej i te wszystkie uzgodnienia w czasie były rozciągnięte, co niestety przyczyniło się do tego, że zakończenie realizacji tej umowy to będzie 1 kwartał przyszłego roku tak naprawdę.
Także mamy nadzieję, że to się tak zakończy. Będziemy znać szacunkowe kwoty, które będą nam pozwalały ewentualnie o wystąpienie do miasta o kolejne pieniądze na realizację przynajmniej etapową tego odwodnienia na terenie osiedla Bat. Dziękuję bardzo. Pytań więcej nie ma, więc przechodzimy do głosowania. Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym numer 1 do uchwały budżetowej? To jest za, kto jest przeciw? Jesteśmy już w trybie głosowania, przepraszam. Słucham? Co? Ale ja wyraźnie, jesteśmy w trybie głosowania, głosujemy. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ja też nie widziałem. Dobrze, proszę nie przeszkadzać. Ja już panu powtarzałem, że to jest naprawdę nie ten bazar Rady Miejskiej. No naprawdę, to jest sala sesji Rady Dzielnicy Bemowo. No dobrze, czy pan, bardzo proszę pana, upomina pana, panie radny. Proszę zachować porządek dyskusji. Jeżeli chce pan zabrać głos, proszę podnieść rączkę albo poprosić za pomocą tabletu. Dziękuję bardzo. Dobrze. Jeszcze raz mówię, bardzo upominam pana, panie radny. Chce pan... Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. Głosowanie, jeszcze nie skończyliśmy głosowania. Dobrze. Nie widzę. W wyniku nie widzę. Nie trzeba. Że to jest? Który to punkt? Ten? Siódmy? Nie. Nie zostało przeprowadzone. No to ja nie widzę. No proszę Państwa, jeszcze raz będziemy głosować, dlatego że jest problem techniczny z systemem, więc jeszcze raz, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? O, teraz widać. Pan Adam Niedziałek? No wiem, widzę. A to analogowo się pan zgłosi? Przeciw, dziękuję. Pan Marcin Wierzchowski? Przeciw, dziękuję. Pani Anna Wosińska? Za, dziękuję. Pan Adam Zawistowski? Za, dziękuję. Za 14 radnych, 9 przeciw. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad, czyli interpelacje i zapytanie radnych. Czy ktoś z Państwa ma interpelację lub zapytanie? Proszę bardzo, pan Robert Podpoński. No to ja natchniony oczywiście tutaj radnym Klarzyńskim, o dziwo. Powtórzę to pytanie, które nie dostaliśmy odpowiedzi. Jak to się stało, że wygasło to pozwolenie na... Przepraszam bardzo, dobra. To coś złego, tak? Znaczy możemy przegłosować oczywiście, ale może najpierw odpowiemy na to pytanie. Dziękuję. Szanowni Państwo, chciałbym przypomnieć, że takie zapytanie powinien pan zgłosić na piśmie. No, formalnie zgodnie ze statutem. Nie, no proszę bardzo, na piśmie. Zgodnie tak, jak statut mówi. Bardzo proszę. Czy jeżeli nie złoży pan takiego zapytania, to ja uważam, że jej nie było. No proszę. Dobra, pan Laurentowicz, rozumiem, że w takim samym trybie ma pan na piśmie zapytanie, tak? No, albo no zaraz się punkt skończy i co wtedy? Dobra, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad, gdyż nie ma innych zgłoszeń. Wolne wnioski, informacje. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan Łukasz Laurentowicz. Tutaj chyba nie musi pan nawet na piśmie.
państwo sądzą, ale dla mnie po prostu taki sposób prowadzenia to jest jakaś jedna wielka chucpa, która pokazuje, że przewodniczący Dąbrowski już dawno tym przewodniczącym nie powinien być. Tak co najmniej w zasadzie, bo chyba jemu się mylą wiece partyjne albo... Bardzo bym prosił pana o zakończenie wycieczek tego typu. Nie udzielę panu głosu po prostu, jeżeli pan będzie w ten sposób rozmawiać. Nie udzielam panu głosu w związku z powyższym. Jeżeli pan będzie w ten sposób prowadził tą rozmowę, to nie będzie pan się wypowiadał i tyle. Czy jest pan gotowy do zadania, nie wiem, oświadczenia? No trudno. Dobrze, skończył pan? To ja zawsze mogę ogłosić przerwę, jeżeli pan chce. Dobrze, proszę kontynuować, tylko już bez tych osobistych wycieczek. Jakby darujmy sobie tą całą sprawę, w zasadzie sami państwo to widzą najlepiej. Ja może przejdę do rzeczy, jeżeli chodzi o sprawę, która nurtuje nie tylko mnie, ale mieszkańców. Chodzi przede wszystkim o budynek, który jest tak zwanym mieniem Skarbu Państwa. Chodzi o wieżę kontroli lotów. Stan tego budynku w zasadzie, jak państwo wiedzą, od dawien dawna w zasadzie jest z każdego roku coraz gorszy i niestety tam występują lokalnie w tej chwili taki stan rzeczy, w którym, a dodajmy, jest to mieniem Skarbu Państwa, w którym ogrodzenie jest po prostu rozkradane, tudzież łatwo się dostać na teren tego obiektu. Ja bym sugerował w zasadzie, korzystając z tego miejsca w porządku obrad, abyście państwo przez wydział merytoryczny być może, czy Wydział Nieruchomości, spróbowali w sprawie zainterweniować w trybie pilnym, bo ta sytuacja nie może mieć miejsca, jeżeli chodzi o to. To jest pierwsza i jakby zasadnicza sprawa. Bardzo dziękuję i tyle. Dziękuję bardzo. Akurat to jest mienie spółki Rewita, jak dobrze pamiętam. Jest to spółka, która owszem jest właścicielem, jest Skarb Państwa, natomiast jest to spółka prawa handlowego. Dobrze, bardzo proszę, kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Jestem jako przedstawicielka Rady Rodziców Szkoły 363 przy ulicy Rozłogi. Tak, wszyscy państwo wiecie, dlaczego tutaj jestem. Częściowo radny Lorentowicz zapytał już o rzeczy, o które ja też chciałam zapytać, i częściowo burmistrz też odpowiedział na te pytania. Natomiast wiem już o dwóch salach, które mają być nam przekazane. Natomiast chciałabym zapytać o całość tego budynku, tak, tej części budynku, która ma być nam przekazana. Czy będzie to tak, jak było planowane do końca roku szkolnego? Pytamy o to, ponieważ chcielibyśmy rozpocząć ten remont w wakacje, aby ta szkoła mogła już korzystać z tej części budynku. I druga sprawa to, czy te środki zostały zabezpieczone. Też już trochę o tym wiem, ale gdybym mogła wiedzieć więcej, to byłabym wdzięczna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy kto w tej sprawie? Pan Piotr Kobierski, proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni goście. Co do szkoły na Rozłogi, tak jak miałem spotkanie w piątek z Radą Rodziców, czynimy kroki, żeby OPS opuścił budynek do końca roku szkolnego. Na tym etapie jesteśmy w trakcie porozumień na połowę OPS-u, żeby przenieść w nową lokalizację i mam nadzieję, że to się zadzieje do czerwca tego przyszłego roku. Jeżeli chodzi o kwestię zabezpieczenia środków, w momencie, kiedy Rada Miasta podejmie taką decyzję na swoim posiedzeniu, wtedy będzie można oficjalnie powiedzieć, że te środki są zabezpieczone. Tak jak powiedziałem wcześniej, wystąpiliśmy o środki o kilka milionów i mam nadzieję, że to się pojawi w najbliższym czasie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Staramy się tą sprawę rozwiązać. Ma pani nasze słowo, że to będzie rozwiązane. Szanowni państwo, jeżeli nie ma żadnych innych zgłoszeń, nie widzę, żeby ktoś jeszcze chciał zabrać głos, to chciałbym państwa poinformować, że następna sesja zaplanowana jest na 25 stycznia 2023 roku. Chciałbym państwu złożyć serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne. No i tak się składa, że mamy takie drobiazgi dla państwa radnych od pani burmistrz i od nas tutaj z prezydium.
drobne świąteczne upominki, które zostaną przekazane Państwu przez Wydział Obsługi Rady. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady. Dobranoc.